Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Piotr Podsiadły z tej strony. Dziś przygotowałem dla Was krótkie szkolenie z oddychania uspokajającego. Zanim zaczniemy, trzy zdania teorii. Świadome oddychanie w odpowiednim tempie jest wykorzystywane m.in. w medytacji, a jego skuteczność w poprawie zdrowia psychicznego jest poparta przez recenzowane publikacje naukowe. W pilotażowym badaniu wpływu zmienności tętna na objawy stresu pourazowego stwierdzono znaczący wpływ ćwiczeń oddychania z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego. W innym badaniu przeprowadzonym na pracownikach przemysłowych również wykazano istotną różnicę w poziomie niepokoju, stresu i depresji pomiędzy grupą kontrolną a grupą trenującą oddychanie. Na czym polega technika oddychania uspokajającego? Nasze serce nie bije jednostajnie. Kiedy nabieramy powietrza, delikatnie przyspiesza. Gdy wydychamy, nasze tętno chwilowo spada. Każdy może zaobserwować to zjawisko na sobie, mierząc swój puls i robiąc powolne wdechy. Drugim mechanizmem, który wykorzystamy, to odruch na zmianę ciśnienia krwi. Nasz organizm zawsze dąży do homeostazy i kiedy ciśnienie krwi rośnie, barorefleks powoduje spadek tętna, a gdy ciśnienie krwi spada, barorefleks powoduje przyspieszenie akcji serca. Oddychając w odpowiednim rytmie, nakładamy na siebie te dwa mechanizmy, powodując sprzężenie zwrotne. Efekt ten możemy zmaksymalizować, robiąc 5,5 wdechu na minutę, porówno dzieląc czas na wdech i wydech. Oto krótka demonstracja, jak organizm reaguje na oddychanie relaksacyjne. Dzięki nieogolonej brodzie dobrze widać moje tętno. Zwróć uwagę, jak się zmienia tempo bicia serca wraz z fazą oddychania. Kiedy fioletowy pasek przesuwa się w prawo, robię wdech, gdy przesuwa się w lewo, robię wydech. Zazwyczaj między wdechem i wydechem jest przerwa, kiedy ani nie wdychamy, ani nie wydychamy. Jest ona oznaczona ciemnofioletowym kolorem. Już po minucie oddychania w tempie 5,5 wdechu na minutę czujemy się bardziej zrelaksowani. Jest to zabieg, który możemy sami wykonać w stresującej sytuacji, na przykład przed publicznym wystąpieniem. W porównaniu do leków nie ma skutków ubocznych i jest darmowy. Można liczyć w myślach lub patrzeć na tempomierz, jak na przykład ten, którego sam używam. Udostępniłem go na stronie Podsiadły Biz. Linki do omawianych publikacji naukowych znajdziecie w opisie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie pytania związane z oddychaniem relaksacyjnym. Dzięki! I do zobaczenia w kolejnym filmiku.